Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Dzisiaj opowiem Wam o wyjątkowym modelu Terminatora zaprojektowanym przez Skynet. Pojawił się on w trzeciej odsłonie Terminatora o podtytule Bunt Maszyn. Został stworzony na bazie starszych modeli T-900 i T-1000 i o dziwo jego misją nie było jedynie szpiegowanie i neutralizacja wskazanych ludzi. Ta doskonała maszyna od samego początku miała również za zadanie neutralizację wszystkich Terminatorów, które zostały przeprogramowane przez ruch oporu. Była skutecznym łowcą, gdyż posiadała wgrane wszystkie informacje o poszczególnych modelach maszyn stworzonych przez Skynet. Wiedziała, jakie mają słabe punkty, czy też jakim wyposażeniem dysponują. Względem ludzi znała również doskonale naszą anatomię i wiedziała, gdzie uderzyć, aby zabić. Pod względem wykonania dzieliła cechy wszystkich poprzednich tworów Skynet. W tym wypadku dysponowała wzmocnionym endoszkieletem z polistopu mimetycznego, pochodzącym z modelu T-900, który o dziwo dodatkowo był pokryty płynnym metalem, zawierającym w sobie nanoroboty. Dzięki takiej sekwencji mogła kamuflować się wśród ludzi pod postacią kobiety. Jako że jednak posiadała stałą bazę szkieletową, nie mogła zmieniać drastycznie wyglądu. Za zasilanie tej jednostki odpowiadał unowocześniony reaktor plazmowy, który potrafił działać bez wymiany kilka tysięcy lat, co dawało znacznie lepsze wyniki względem starszych Terminatorów. Ten zdecydowany przeskok technologiczny był spowodowany tym, że jednostka TX pochodziła z dalekiej przyszłości. Nawet jej broń była ultranowoczesna, gdyż dysponowała m.in. działem plazmowym, naprzemiennie wykorzystywanym zmiotaczem ognia. Oczywiście TX nie gardził również standardowym arsenałem broni palnej, który skrzętnie wykorzystywał. Cała jednostka bojowa ważyła blisko 150 kg, zewnętrzny polistop mimetyczny był pokryty dodatkowo nanowłóknami węgla i tytanu. Dzięki temu posiadał wzmocniony korpus, który był odporny na obrażenia zadawane przez większość broni, wykorzystywanych zarówno przez Terminatory, jak i ludzi. Podczas starć TX wykorzystywał swoją siłę i zwinność, aby zdobyć przewagę nad przeciwnikiem. W razie potrzeby potrafił wykorzystywać do walki również maszyny, którym wstrzykiwał oprogramowanie do zdalnego sterowania. Był za to odpowiedzialny pod system transjektora nanotechnologicznego. Jeśli zaszła taka potrzeba, mógł również bezpośrednio podpiąć się do sieci internetowej i wyszukać potrzebne informacje. Swoje ludzkie ofiary identyfikował za pomocą czytnika DNA na języku, jak i dzięki skanerowi tęczówek. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym Wam przypomnieć scenę, w której Terminator T-850 dosłownie wsadził głowę TX do toalety. Z modelu T-950, zwanego też infiltratorem, zaczerpnięto do Terminatora TX wewnętrzny system uzbrojenia. Znajduje się on w rekonfigurowanym ramieniu pod powłoką ze stopu mimetycznego. Jeśli zajdzie taka potrzeba, powłoka ściekłego metalu odkleja się z prawego ramienia, a sama kończyna rekonfiguruje się wybraną broń. Ponieważ model ten wykonany jest standardowo z metalu, może być unieruchomiony przez intensywne pole magnetyczne. Z racji na posiadanie trwałego endoszkieletu, możliwe było również uwięzienie TX pod wyjątkowo ciężkim przedmiotem. W ten sposób Terminator T-850 zneutralizował anihilatora Skynetu za pomocą helikoptera Sikorskiego SH-3. Ten 6-tonowy śmigłowiec skutecznie zablokował możliwość przemieszczania się Terminatorowi TX, po czym T-850 użył ogniw paliwowych do wysadzenia siebie wraz z przeciwnikiem. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!